Szanowni, chciałem zaproponować nagranie naszego spotkania na fakultecie, bo temat jest ważny i rozwojowo ważny, bo stanowi wspólną naszą próbę przejścia od rozważania na liczbach zagadnień związanych z prędkością i składaniem prędkości do rozważań na symbolach. Powód jest taki, że wierzę, że przekonamy się razem wszyscy i uwierzymy, że używanie algebry jest bardziej ekonomiczne, oszczędza czas i pozwala rozważać różne problemy niezależnie od ich szczegółów w ten sam sposób. No ale zaczęło się to wszystko od zagadnienia elastycznego zderzenia z ruchomą ścianą do rozwiązania, którego wykorzystaliśmy zasadę równoważności Galileusza, mówiącą, że jeśli mamy układy inercjalne, to zjawisko można równie dobrze rozważać w różnych układach inercjalnych i tylko tłumaczyć potem z jednego układu na drugie. No i idea, przypominam, była taka, że no wiemy, że jak piłka odbija się od nieruchomej ściany elastycznie, to znaczy tam nie traci energii, nic, no to odbija się z tą samą prędkością od tej ściany, z tą samą szybkością, z którą nadlatywała. Tu będzie ważne rozróżnienie pomiędzy szybkością a prędkością, to znaczy pomiędzy wektorem prędkości a długością tego wektora, czyli szybkością. Odbija się z tą samą szybkością, tylko leci w przeciwnym kierunku. No i idea była taka, no a co jak ta ściana się posuwa w kierunku piłki, na przykład z taką szybkością 3 metrów na sekundę, a piłka w układzie odniesienia związanym z podłogą, czy też z klasą, leci na tę poruszającą się ścianę z szybkością 2 metrów na sekundę. No i szybko żeśmy doszli do wniosku, że no idea jest jasna, no trzeba usiąść na tej ścianie. W tym układzie odniesienia ściana jest nieruchoma, no i zastosować to, co wiemy z doświadczeń w naszym laboratorium, że w tym układzie ona się odbije w taki sposób, że poleci w przeciwnym kierunku, ale szybkość będzie miała taką samą. No i było pytanie, z jaką szybkością nadlatuje piłka na ścianę w układzie związanym z ścianą. Ze ścianą to doszliśmy do wniosku, że wiemy, że to jest suma długość, czy wartość tej prędkości, to jest suma prędkości, z jaką piłka leci na ścianę i jaką ściana leci na piłkę, czyli 5 metrów na sekundę, że w związku z tym w tym układzie odbije się z szybkością 5 metrów na sekundę w przeciwną stronę, no ale to jest w układzie, który się porusza w prawo, więc w układzie znowu nieruchomo związanym z podłogą to będzie jeszcze 3 metry na sekundę więcej, czyli 8 metrów na sekundę. Innymi słowy, w wyniku tego odbicia piłka zyskuje dodatkową szybkość równą podwojonej szybkości ściany względem w układzie związanym z podłogą. No i teraz spróbujmy zapisać to w języku wektorów. No, jeżeli mamy nieruchomą ścianę i piłka nadlatuje z prędkością V2, no to po odbiciu wektor jej prędkości, taka kreska nazywa się prim, V2 prim będzie równy wektorowi przeciwnemu, no bo to jest właśnie wektor przeciwny z minusem wektor, tak, który ma tę samą wartość, ale skierowany jest w przeciwnym kierunku. No i teraz to, co będziemy tutaj potrzebować, to będziemy potrzebować jeszcze związku pomiędzy prędkością w układzie nieruchomym, prędkością ściany i prędkością względem ściany. No więc to można sobie wyprowadzić intuicyjnie, rozważając taką sytuację na autostradzie. No mamy samochód pierwszy, który porusza się względem nieruchomego obserwatora, względem drogi, względem asfaltu z prędkością V1 i w jego układzie odniesienia mija go samochód drugi z prędkością V2.1. No i jest pytanie, ile wynosi prędkość tego samochodu drugiego, ale w układzie związanym z asfaltem. No i to łatwo
bardzo zrozumieć. No tutaj, jeśli prędkość, jeśli ten samochód drugi mija samochód pierwszy ze względną prędkością, względem samochodu pierwszego 20 km na godzinę, a samochód pierwszy porusza się względem asfaltu z prędkością, z szybkością 100 km na godzinę, no to samochód drugi porusza się względem asfaltu też w prawo z szybkością, którą jest suma tych dwóch szybkości. No i to, jeśli chcemy zapisać przy pomocy wektorów, to to odpowiada temu wyrażeniu. No i teraz, tylko że jak siądziemy na ruchomą ścianę, to teraz co innego jest tutaj niewiadomo, bo teraz interesuje nas prędkość piłki względem ruchomej ściany, no i czyli jakby odpowiednik tej prędkości V2.1. V2.1, czyli prędkość samochodu drugiego względem samochodu pierwszego. No ale okazuje się, że ta relacja jest uniwersalna, opisuje jedna relacja wszystkie sytuacje. No to w dodatku można wykorzystać rachowanie na wektorach i po prostu wyznaczyć V2.1. No V2.1 to będzie V2 minus V1, tak jak zupełnie w normalnej algebrze na symbolach. To się akurat tutaj zupełnie nie różni. No więc możemy zobaczyć, ile to jest. Tak? V2.1 to będzie prędkość, z jaką piłka nadlatuje na ścianę. No to jest V2 minus V1. No to tak, V2 to było tyle, V1 to jest ten wektor. No to, to trzeba, co trzeba zrobić? No trzeba odbić ten wektor, zmienić mu kierunek, tak? Jeśli to ma być minus V1, czyli V2 dodać minus V1, to trzeba odbić mu kierunek na przeciwny, no i widać, że powstaje taki dłuższy wektor skierowany w lewo, no i to jest właśnie wektor V2.1. Poprzednio to była suma 2 metrów na sekundę i 3 metrów na sekundę skierowana w lewo, a tu jest po prostu takie wyrażenie. No i po odbiciu, tak jak tutaj, w układzie dzieje się to samo, co w układzie, kiedy ściana była nieruchoma, bo tutaj ściana też jest nieruchoma, siedzimy na ścianie. No po prostu wektor V2.1 prim zmienia swój znak. No, zmienia znak, czyli trzeba tutaj dopisać wszędzie minus. Tu będzie minus V2, a z dwóch minusów zrobi się plus tutaj. No i na samym końcu to, co trzeba zrobić, to jeszcze to jest sytuacja, w której która jest widoczna w układzie obserwatora, który siedzi na ścianie i w tym jego układzie ściana jest nieruchoma. Zdarzyło się to samo, co w przypadku nieruchomej ściany w klasie. To znaczy po prostu wektor prędkości zmienił kierunek na przeciwny. No a teraz trzeba jeszcze przejść z powrotem do układu klasy czy układu podłogi. No i to oznacza, że trzeba wykorzystać znowu to równanie, no bo teraz rzeczywiście interesujemy się znowu prędkością piłki w układzie podłogi i to jest prędkość piłki w układzie ściany plus prędkość ściany względem podłogi. No to dodajemy, przekształcamy i wychodzi to, co poprzednio jakby na liczbach, no zyskuje, odbija się piłka w przeciwną stronę i zyskuje, zwróćcie uwagę, że V2 było w lewo, więc minus V2 będzie teraz w prawo. Więc wartości prędkości tutaj się dodadzą, tego wektora V2 i wektora 2 V1. Zyskuje piłka prędkość dodatkową, można powiedzieć, równą podwojonej prędkości ściany względem podłogi. No i to jest cała filozofia. Proszę zwrócić uwagę, że to są uniwersalne wyrażenia. Teraz można sobie za wartości tych wektorów podstawiać, co sobie życzysz. Prawda? Dla każdego oddzielnego przykładu to zadanie, w którym piłka nadlatuje w kierunku poruszającej się do niej ściany, a nawet powiem szczerze, że jeśli ściana się od niej oddala, tylko z taką prędkością, żeby zderzyły się mimo to. Te rozważania są słuszne.